Cześć, witam Was serdecznie. Pytanie jest dzisiaj zasadnicze. Co się stanie, jak przestaniesz marzyć? Nie wiesz? To się zaraz dowiesz. Zapraszam. Jesteśmy tak nauczeni, że powinniśmy myśleć o sobie pozytywnie, powinniśmy marzyć, powinniśmy być szczęśliwi, że szczęście jest w nas, że wmawia się nam, że jesteśmy na pewno w sobie bardzo silni, aby szczęście osiągnąć, tylko musimy tą moc w sobie odnaleźć, że szczęście jest najważniejsze i że w ogóle, i że wszystko, i że szczęście, i że marzenia, i że tylko marzenia i marzenia. I tak rzeczywiście po prostu jest. Z tego prostego powodu, że marzenia nas motywują. Pytanie jest dramatyczne. Co się stanie, kiedy przestaniesz marzyć? Co się stanie, kiedy przestaniesz mieć jakieś cele, które cię motywują do rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się w ogóle niemożliwe do zrealizowania? A zatem po pierwsze, jeśli przestaniesz marzyć, to przestaniesz się uśmiechać. Może nie tak pięknie jak ja, ale przestaniesz się uśmiechać. Przestaniesz wymagać od siebie dużo więcej, niż jesteś świadomy, że osiągniesz. Ponieważ my nie mamy żadnych granic, które są nam nałożone z zewnątrz. My sami sobie bardzo często nakładamy różnego rodzaju ograniczenia, bo w siebie nie wierzymy. I nie chodzi o tanią motywację do tego, aby wierzyć w siebie i czynić z siebie Boga. Bo to jest bzdura. Cała moc, która jest w człowieku, została nam zaszczepiona już dawno, dawno temu, na wieki wieków, w wieczności wspaniałej, wiecznej, cudownej. Kiedy Bóg nas stworzył. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy naszą wiarę sztucznie rozpalali emocjami. Żebyśmy cały czas chcieli być wewnętrznie nabuzowani emocjami, żebyśmy tak takiego power drinka wiary przyjęli w siebie, żebyśmy cały czas na spontanie chcieli, jeżeli chodzi o naszą wiarę, lecieć. Żebyśmy bez przerwy żyli w napięciu emocjonalnym, że Bóg działa i Bóg jest i Bóg cały czas. Spokojnie. Easy. Wiara to codzienność. A codzienność, jak wiecie, nie zawsze bywa pozytywnie, emocjonalnie podpalona. No nie da się cały czas żyć emocjonalnie nabuzowanym, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie wiary. Nie ma opcji takiej. Dlatego w naturze człowieka jest to, że marzy. Jeżeli przestaniemy marzyć, to po pierwsze, będziemy się zadowalać tym, co nam przynosi codzienność. A codzienność bywa naprawdę okrutna. I będziemy uważali, że nam się nic nie należy, że jesteśmy najgorsi, że nie są lepsi, że czegoś nam brakuje, że jutro będzie lepiej, że przyszłość przed nami, że na razie to może nie, że może później, bo teraz to nie mam czasu, a właściwie to nie jestem godzien, a po prostu trzeba zacząć żyć codziennością. Jeżeli chcesz być szczęśliwy i realizować swoje marzenia, to odpowiednim i jedynym, uwaga, i jedynym czasem na to jest teraźniejszość. Jeżeli przestaniesz marzyć, przestaniesz się rozwijać. I znowu, nie chodzi o tanie emocjonalne podpalanie swoich motywacji. Tak? No nie. Chodzi o to, żebyśmy robili to, co lubimy. Nawet jeżeli nam się wydaje to zupełną bzdurą. Surprise! Robienie tego, co lubimy, to jest najlepsza motywacja do tego, żeby to robić, bo robisz to dlatego, że lubisz. Jeżeli przestaniesz spełniać swoje marzenia, to przestaniesz stawiać sobie wysokie, najwyższe cele. Chodzi o to, żeby nasze cele były najwyższe. I co z tego, że nie zawsze je osiągniesz? No i co z tego? W ogóle teraz tak gadam, jakbym był jak ci kolesie z tych filmików takich biznesowych, gdzie takie są wykłady, nie? Jak być szczęśliwym, takie motywacyjne, kojarzycie, takie są różne tacy, nie? Ale generalnie to jest prawda, w znaczeniu takim, że jeżeli nie postawimy sobie najwyższego celu, to zawsze będziemy
bardzo nisko latać. Jeżeli przestaniemy marzyć, to przestaniemy na codzienność patrzeć jako na coś wyjątkowego. Chociaż tak się nie da w sumie, bo... codzienność nie zawsze jest wyjątkowa. Jeżeli przestaniemy marzyć, to zgodzimy się na to, żeby wciąż być sfrustrowanymi, niezadowolonymi. Nawet jeżeli nam coś nie wychodzi. No i co z tego, że ci nie wychodzi? A skąd wiesz, jaki wpływ na twoje życie ma doświadczenie tego, że coś ci nie wyszło? Skąd to wiesz? Jeżeli przestaniesz marzyć, to przestanie ci się chcieć codziennie rano wstawać i powtarzać te same czynności, ponieważ uznasz, że i tak to wszystko jest bez sensu, bo wiesz, jak twój dzień się skończy. Marnie, monotonnie, bez realizacji swoich właśnie marzeń, bo ich nie będziesz miał. I to nie jest naiwne mówienie sobie, że marzenia się spełniają, bo jeżeli ty sam w siebie nie uwierzysz, to nikt ciebie nie uwierzy. To jest bardzo brutalna prawda, którą mi kiedyś uświadomił Max Kolonko. Jeżeli ty sam siebie nie dowartościowujesz, no to kto cię ma dowartościować? No kto? Właśnie w tobie jest moc, która doskonali się w słabości, ponieważ sytuacje, w których doświadczamy swojej niewystarczalności i jakby niepełności tego, że rzeczy nam nie wychodzą, że sprawy nam się komplikują i wydawać by się nam mogło, że to już koniec i nasze marzenia nie mają możliwości realizacji, taka sytuacja powoduje, że marzenia stają się bliższe. Dlaczego? Ponieważ słabość, którą pokonujesz, wada, którą w sobie przezwyciężasz, może stać się twoją zaletą. Dlatego moc się doskonali w słabości i dlatego człowiek z natury chce marzyć. A ci, którzy wymyślili lot na księżyc, znaczy nie wiem, czy oni to wymyślili, no ale ci, którzy opracowali technicznie, logistycznie lot na księżyc, albo ci, którzy teraz siedzą i całymi dniami przesiadują nad wymyślaniem tego, jak się dostać na Marsa, to nie są marzyciele? I co? Ci, co byli na Księżycu, którzy to zorganizowali, to co? Idioci naiwni? Mieć marzenia to znaczy wierzyć w to, że uda nam się zrealizować cele najwyższe. To od ciebie zależy, kim będziesz. Już nie chcę więcej tego filmiku w takim tonie motywacyjno-nakręcająco, emocjonalnie, spontanicznie nagrywać, bo ty dokładnie wiesz, jakie masz marzenia. Zacznij je już dziś realizować. Wypisz sobie na kartce najważniejsze cele, które chcesz osiągnąć. To nie jest głupie, a to jest głupie? To jest motywujące. A czemu miałbyś swój czas tracić na to, żeby nie realizować marzeń? Brak realizacji marzeń to jest strata czasu. A czas, jak i życie, jest tylko jedno. Stanów się nad tym. No, pozdrawiam was serdecznie ten niedzielny, popołudniowy dzień. Moc doskonali się w słabość. Cześć. Jeszcze można by parę rzeczy na temat marzeń powiedzieć. Niepoprawni marzyciele. Niepoprawni. Niepoprawni nie marzyciele. A zresztą mogą być niepoprawni marzyciele. Cud. Nawet to lepiej brzmi. Niepoprawni marzyciele. Niepoprawnie. Sam siebie poprawia i dąż do dobra. Dąż do celów. No. Tym bardziej, że idzie wiosna. I będziesz miał powera wiosennego, żeby swoje marzenia realizować.